Witamy was bardzo serdecznie w Sporaskach. Witamy. Dla was mogło mi... To jest ciekawe, w sensie to jest UFO, które w sumie ja nawet stworzyłem. No ale nic. Mamy tutaj już wyjście z tej trzeciej fazy. I czwarta faza w sumie będzie pod względem rozgrywki podobna, tylko będziemy poruszać się raczej pojazdami, aniżeli postaciami. Właściwie w ogóle nie będziemy postaciami tutaj ten poruszać. Nie, stwierdziłem, że muszę to kliknąć, bo to UFO by mi jeszcze porwało wszystkich. Okej. No, szczudlaki. Ogólnie to ta faza, która teraz będzie, no nie należy do naszych ulubionych. Tak. I ty tam, Raf, pisałeś, że dla ciebie jest ona prostsza, ale dla mnie osobiście jest ona trudniejsza. Dla nas ogólnie, tak. No. Dlatego, że ona jest za bardzo zależna od tego, co się tu zrobiło. Mhm. I w momencie, jak sobie wybierzecie na przykład na początku... Jest dłuższa niż tak, ta faza. W momencie, jak sobie wybierzecie roślinożercę czy mięsożercę, to jeszcze możecie to jakoś zmienić w trakcie. Mm-hmm. A tutaj, no tego nie zmienicie. Jeżeli rozwalicie wszystkie wioski, to będziecie na pewno wojennymi w następnej fazie. Okej, twoje plemię opanowało cały kontynent i jest gotowe do przejścia od prostego wiejskiego życia do cywilizacji jako pierwsze na planecie. Yeah. Okej, okay. I teraz jesteśmy w kreatorze tworzenia budynków. Też... Ratusz. Ratusz, czyli to będzie to nasze główne, główne pomieszczenie i z racji tego, że wszystkie nasze działania były nakierowane na granie i poprzez to granie właśnie zjednywanie sobie przeciwników, to będziemy religijnym państwem. Ej, zróbmy taki belweder. Belweder? No. W sensie domek drewniany? No. Wiesz, czerwone, zielony dach. To może po prostu zróbmy takiego po prostu kloca, rozciągnijmy go. No. Tylko czekaj, bo to musi być odpowiednie... Dobra, jest chyba okej. Okay. Mhm. Zrobimy tak. Kolor. Kolor zielony. Czekaj, to był taki ciemny. Ej, tam jest jakiś taki, zobacz. Ten? No, a spróbuj tylko. Tak, jestem ciekawa, jak to by wyglądało. O! Jakaś faktura zawsze. Dobra, i teraz domek drewniany i jeszcze ma ten dach, nie? Czekaj, czy on miał płaski dach? Nie, on nie miał płaskiego dachu. Weź chiński zrób. Chiński? Dobra, to będzie to będzie trochę taki szogunat. Nie wiem, czy to jest... Znaczy, nie, no w sumie... W sumie jest. Bo tam jest jeszcze jeden, ale dobra, to weź ten. Ten? A dobra, bo jest ten jeszcze. Dobra. Dach Himei. Zostaw go. Dobra. Tylko na czerwono. Tak, tak, tak. Nie, poczekaj, bo jak to było? Nie, dach był zielony, sorry, dach był zielony, a tam to było czerwone chyba. A, okej, okej. Tak, tak dobra, teraz już sorry, pamiętam. Nie, dach jest okej, tylko na czerwono trzeba zmienić dół. Okej. A, No. Okej. Okay. Wygląda chujowo. No i tak właśnie ma być. Dobra, teraz wypadałoby zrobić... Znaczy tutaj tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, tu nie ma znaczenia, co my zrobimy, bo ten budynek i tak zawsze będzie pełnić te same funkcje. Mhm. Więc zróbmy jakieś okna. Okno. Co by tu było adekwatne? Weźmy to, jak do jakiejś komory. Kurde. Uważaj, bo pod naszymi stopami coś się wypluło znowu. A, pieseł. Tak, wzięliśmy psa od Ani. Naszej dzień wakacji. Chcieliśmy zobaczyć, czy się zaadaptuje. Póki co, nie wiem. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej. Dobra, zrobimy tak. Nie wiem, czemu tak zrobiłem. Piękne, bardzo podobne do belwederu. Wiem. Okej, tu zrobimy wejście. Wiem, że belweder tak nie... O, to będzie zajebiste wejście. Co nie? Tak. Jak ale do terenu skażonego. Zrobimy, żeby to było... Drzwi drewniane. Tak, drzwi drewniane. Okej, i... Coś jeszcze możemy tu jeszcze...
Czekaj, dach mamy. Komin. Komin. Koniecznie. To bardziej tutaj, w tych chorągiewkach chyba. A to nie jest ta chyba, rura taka? Rura? Z tego też można zrobić. O! Można to też jakoś od... To jest komin, tak. Komin. Komin. No, zajebiście, nie? Mhm. Czekaj, jeszcze tylko damy jakąś flagę, albo nie wiem co to... O, jeszcze antenę dajmy. O, właśnie. Mają, nie? Chyba. Mają. No i pięknie, i to będzie ratusz. Wspaniałe miejsce. Nazwij swój ratusz. Belweder nie może być, bo Belweder to jest planeta. Czyli może... Kiszyniów. Kiszyniów to z kolei miasto nasze może być. Jakby ktoś nie wiedział, Kiszyniów to jest stolica Mołdawii, która jest uznawana za najbiedniejsze państwo w Europie. I najpiękniejsza stolica Europy. Dobra, po prostu domek drewniany. Mhm. W domku drewnianym szczudzaki... No dobra, dobry pomysł, dobry. Dobry. Zapisz i wyjdź. No. A, okej, okay, bo na razie ratusz to jest podstawa. Mhm. Jezu, ten autobus u góry dalej lata. Nie. Yeah. No i tak, ogólnie, tak jak już wspominaliśmy parę razy, duży związek z tym, co będzie tutaj, ma to, co było w poprzedniej fazie. No, jeśli byśmy atakowali innych, to bylibyśmy tak, agresywni i tak, ostatnio moglibyśmy już można, tego zmienić. Tak można dalej. Być trzema religijnymi, czyli tymi dobrymi, w ogóle religijni, dobrzy, bezwojenni, to się ze sobą... Tak. No ale dobra, w tej grze tak jest. Możemy być wojennymi, wtedy mamy machiny bojowe, a tak mamy machiny nawracające. Mhm. I jeszcze można być handlarzem. To jest takie, powiedzmy, pomiędzy. Jest to dosyć skomplikowane i stolicę można zdobywać nie przez podbój, ani nie przez nawrócenie, tylko przez wykupienie jej. Mhm. Handlujesz z tą stolicą i ją wykupujesz. Czas rozpocząć fazę cywilizacji. Powiem wam, że to brzmi dosyć skomplikowanie, to wykupowanie. Okej, okay, to teraz mamy machinę bojową i chwilę. Poczekaj, to co by tutaj zrobić, jak myślisz? Coś na jakiś wzór czegoś? Zastanawiam się tylko czego. No, Asterka to Asterka, ale nie wiem, jakiegoś Passata może czy coś. Tu są w ogóle gotowe auta, ale nie chcę nie chcę tutaj z gotowych elementów. No trudno, większość będzie o, tak. O, Passat, tak. Passat. Chyba, że w ogóle będzie to coś dziwnego. Czekaj. A da się to jakoś... Co? Nie, dobra. Bo myślałem, że może da się to jakoś obrócić. Dobra, Passat, tak? A dobra, bo ja muszę mieć podstawę. Ciało. Ciało. Co przypomina Passata? To? Nie, ale... A, tu mogę obracać. A jakieś takie upośledzone zrób, nie wiem, właśnie jakieś bokiem. Bokiem? Tylko wiesz, ja tym potem muszę sterować, nie? Oj tam. O, takie coś. No właśnie. Tak zróbmy i to będzie miało koła różne. To będzie wózek inwalidzki. Ej, wózek sklepowy. Ej, w sumie? Chcesz wózek sklepowy? No, dobra, spróbujmy. Tylko czekaj, wózek sklepowy musiałby być... A co to jest w ogóle, to co ej, teraz patrz, masz? To? No, jak to się nazywa ogólnie? Nadwozia. Aha. Ej, patrz, tu masz auto na przykład. W sensie, ale to jest... Poczekaj, czyli to jest tak jakby ta dolna część bardziej niż tak. To kolejne? Czy... Nadwozie to jest to... Nadwozie i kabina, czyli to jest to pod spodem? Tak. Okej. Okay. Poczekaj, no to mi najbardziej przypomina wózek, ale... Ale nie musisz brać wszystkiego też. Ej, ale patrz, to by pasowało na wózek. No dobra, bo ja właśnie tak tym też o tym pomyślałam, tylko nie? Czy da się to jakikolwiek... Rozciągnąć możesz to na szersze, by było. O, o. Tylko, że wiesz, że to w tej chwili, to będzie przód.
No dobra, no trudno, ale jako tako jest coś, nie? Wózek widłowy. Dobra, weźmy teraz kółka. Kółka może takie. Mhm. Kółka takie. Tu ja nie wiem, czy coś dawać. A mogę na chwilę zobaczyć też? No. Spróbować. Ej, bo to lata w ogóle. Mogę sprzedać na chwilę? No. Wiesz, żeby też, kurde... Bo ja tym będę sterować potem. I to jeszcze musi mieć jakieś bariery do efektywności nawracania, nie? Czekaj, jakby, nie wiem, a jakby zrobić bo jednak wózek, no to nie lepiej cztery kółka? No. No spoko. Ej, a to w ogóle, to nie musi być? Nie, nie musi. Mhm. Tylko, a czekaj, weź, chcę coś zobaczyć, co mi to daje. To mi daje zdrowie i szybkość, więc wiesz. Te kółka też możesz zmniejszyć jak chcesz, ale czy nie możesz zmniejszyć? Nie. Nie, one tylko okej. A nie, mogę. A nie, możesz. Mogę. No bo tu wózek, więc nie ma dużych kółek. Ej, tak jest dobrze. Spoko. Właśnie o to mi chodziło, no. Dobra. Coś musi być z religią związanego, wiesz? Moc religijna, no to ma największą. Tylko też nie można przesadzać, nie? Co by najbardziej... Ej, może to zrobimy do tego, że promocje. Tak, promocje. Dobrze. Tylko pojedyncze lepiej, nie? Tak. Z góry chyba tak czy coś. O. Tak może. Czekaj. Czekaj, bo to nie jest takie łatwe, o. Żeby to... O. Tak jest dobrze, no. O, może tak. Dobra. I widzisz, i tu masz jeszcze te moc religijna zdrowie. Mm-hmm. Coś można by było zrobić, żeby to miało lepsze zdrowie. A które to są rzeczy do zdrowia? Znaczy, one są różne, ale nie no, te są bardziej takie do dodatków. A to... Tu były jakieś chyba do zdrowia. Zdrowie. Były też zdrowie i szybkość jakieś. A czekaj. Piękny wózek. Nie chciałem tak, tylko... Nie, dobra, przepraszam. Chciałem po prostu, żeby to coś... Ej, a daj na chwilę. No. A to jako do trzymania? Kuwa! Ej, to jest deska do kibla. Ej, no. Ej, jak to no, zaczepić? No po prostu połóż to. Już jest. A ja chcę drugą stroną. A to nie zawsze się da. Nie podoba mi się, bo nie da się tego chyba zmniejszyć w żaden sposób. Sorry. Bo wiesz, żeby cały odcinek nie był na tym. To nie wiem. Nie mam pomysłu, bo myślałam, że jako uchwyt do wózka to będzie. Gwiezdny... Nie, to też nie. A to? Rakieta w wózku. A to? Nie. Ładownia. Kiwajak. Czekaj. To jest kajak. Zróbmy na dół, odrzutowe coś. Dobrze. To chodzi tylko o to, żeby było dobrze. Dużo ten. I jeszcze może to, co, na czym najbardziej mi w sumie zależy, czyli moc religijna, nie? Można na przykład dać dzwonek. Mhm. No co tam chcesz? Potem go zmniejszymy. Są dwa w sumie. O. O! Nie, dobra, to musi być dzwon wyraźny. Jeszcze może tutaj jakieś małe. Dobra, myślę, że jest okej, jest 69%, więc jest idealnie. Piękne, prawda? Tak. A czy zmieniać ten kolor, to nie wiem. Tak? Na nie jaki? Wiem. Różowy. Dobra, będzie różowy. Mówisz i masz. Czekaj. Nie można. Czekaj. A jest jakiś taki automat... O, tamten był dobry. Jaki? Ten? Nie, ten? Tak. Dobrze. Tak może być? A weź to na zewnątrz... Nie wiesz jak, daj. Ja ci nie umiem tego tłumaczyć, bo ja nie wiem gdzie to ma przód, gdzie tył. O. Wiesz co jest najlepsze? Że to blokuje koła. I one w ogóle nie są tak naprawdę potrzebne. Nie, no jak? Poczekaj, bo wszystko musi być.
Dobrze. Jest dobrze. Dobrze. Nazwijmy ten wóz. Passat. Passat. Albo święty Passat. Ej, święty Passat. Dobrze. Dobrze. I to jest piękny wóz. Mhm. Okej, okay. I tymi wozami będziemy nawracać inne potwory i nie ma opcji, żeby nie uległy. Dobra. O, znowu Pikachu widzę, że był. No. Okej, okay, ale teraz chyba będą tylko szczudlaki w miastach, bo my jako jedyni żeśmy wyewoluowali tutaj. O, jeden wóz mamy. No i te nasze szczudlaki żyją sobie w tym mieście, ale tak na dobrą sprawę to... Ta piękna grzybowa planeta. Ej, pamiętasz, bo teraz te przyprawy trzeba zajmować, czy tak, nie? Tak, tak, tak. Nadeszła era oświecenia, postępu i transport. Widzę, że już mam dwa blisko siebie, te kratery. Twoja metropolia jest pierwszym miastem na planecie. Twój gatunek nie przemawia już jednym głosem. Wkrótce pojawią się inne miasta. Dobra. To nazwijmy... Okej, okay, czyli jesteśmy religijnymi. Mhm. Mamy pasek postępów, czyli tak, postęp to jest jedno miasto. Mhm. Z tym, że postęp może nam oczywiście maleć, jeśli nam będą przejmować te miasta, nie? Okej. Okay. A dobra. Wracać kamerę. No dobra, wiem jak się obraca kamerę. No przybliżamy, oddalamy. Obracać kamerą, bawić się. Aby wybrać pojazd, no dobra, no. Okej, okay. I to jest święty nie Passat. Nie zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Niestety, ale nie chciałeś się przyznać do tego. Nie chciałem skomentować. Dobra, gejzery. Tu akurat nie ma znaczenia, jaki mamy wózek. No najlepiej dwa możesz wysłać, co? I do tego. Czy nie? Tak. Dobra, wiem, że mogę wszystkie pojazdy, ale... Okej, okay, bo jesteśmy na razie jedynym miastem, ale to się zmieni. Wysłałeś na oba? Tak, wysłałem na oba. Może nawet jak tam chcesz, to możesz nawet tam jeszcze. Tu, nie? No, skoro i tak jest w miarę blisko. Bo to i tak będzie potrzebne. Chwila. Planista miejski, bo chcę coś zobaczyć. Właśnie, musimy nazwać jakoś nasze miasto. No to, nie wiem, Kiszyniów właśnie. Kiszyniów. Albo Krzyniów. Krzyniów, o dobra. Europejczki. Dobra, Krzyniów. Psznie jedzeniowo. Dobra, i te kratery z przyprawami. Major Kemszyn zbiera. Kemszyn? Czy tam Knyszon, czy co? Knyszon. To było Knyszon. Ciekawe, czy w tym odcinku podbijemy cokolwiek, bo jak widzicie, jesteśmy na wyspie, a pewnie następne nasze miasteczka się utworzą dalej. Aż mi się Domino przypomniał przez tę przyprawę. Słodka papryka. Jezu! Dobra, tak, wpiszcie sobie Domino Gamer. Jeśli nie znacie. A jak znacie, to się pochwalcie, ale nie warto. Nie warto. Tylko my się takimi rzeczami chwalimy. Dobra, mamy trzy kratery. Na razie styknie. To zawsze może być więcej, więc sobie pojedziemy. Dobra. Okej, okay, czyli mamy kolejne miasto. Yeah. Nie podoba mi się, jest zbyt ładne. Dlatego mi się nie podoba. Ono ma być inne. Inne plemię twojego gatunku budowało miasto na tym kontynencie. Okej. Okay. I nawet graniczą ze mną jakoś tutaj. Mogę im dać kontakt. Witaj, na rynku czyny mówią więcej niż słowa. Ty zdajesz się obecnie miłym sąsiadem. Czego potrzebujesz? Nasz lud podziwia rozległy teren twojego miasta. Twoje słowa są dowodem mądrości. Uważaj na siebie. To brzmi jak groźba. Zdobyli i ten krater zdobyli go chyba. To jest jego auto handlowe, jak rozumiem. Ścigun. Dobra, ale trzeba tutaj coś wybudować. Planista miejski.
I teraz tak, możemy wybudować dom, przy czym najpierw go musimy stworzyć w ogóle. Mhm. Czyli znowu, ten odcinek pewnie będzie mocno w tworzenie jednak szedł. Tak, ale dobra. Co, masz jakiś pomysł? Znaczy, można, niech to będzie karton. Albo dobra. Karton? Jestem za. U mnie cywilizacja będzie mieszkała... Kwadratowy może karton. Tak. Będzie bardziej kartonowy. No, spoko. Spoko. I teraz, żeby to był karton, taki z prawdziwego zdarzenia. Czekaj, może są jakieś skórki? Na razie to tak średnio, co nie? Chociaż... Coś tam by się dało, ale... A trochę ciemniejsze, nie da się brązowego bardziej? Nie, no dobra. Też nie chcę tutaj wymyślać, bo wiadomo. Jezu, nie. No, zajebiście. Czekaj, a te domy tylko o wygląd chodzi, nie? Tak. Znaczy... Co to za oświetlenie, po co? No, nie bądźmy już tacy. Chociaż dobra, bądź... A komin? Komin? Komin muszą mieć wszyscy. A, fajne. Fajny dom. Bardzo mi się podoba. Nie wiem jak do niego Ej, wejdą. Jeszcze. Nie wiem jak do niego wejdą, ale... Wiedziałem. Przepraszam. No czekaj, no to ja, żeby już tak być konsekwentnym, to można... Czekaj, co można dać? Właśnie też mu chciałam dać mordę, ale dobra, może być taka, jako wejście, czy coś takiego. O. Może tak. Jo, dobrze. No i fajnie, i to jest dom, i tu będą wszyscy naraz mieszkać. To może tak. Pudło mieszkalne. Dobrze. Myślałam, nie wiem dlaczego myślałam, że napiszesz pudliszki. Jezu. Nie, pudliszki to będzie... Ej, dobra, pudliszki to będzie nasze kolejne miasto. Pudliszki. Dobra. I możemy sobie teraz ten dom dać. Rozrywka. Rozrywka też jest potrzebna, bo ogólnie są nam też potrzebne fabryki, ale ludzie nie bardzo lubią, jak fabryki są w ich pobliżu, więc trzeba to neutralizować właśnie domami albo punktami rozrywki. Więc tak. Chyba twój pies chce iść na dwór. A nie wiem, czy chce na dwór, bo on słyszał, że ktoś się rusza. A, okej. Okay, dobra, a w ogóle jako co robimy świątynię? Masz jakiś pomysł, jakiś wielki kibel zrobić? To jest coś? Rozrywka. Rozrywkę, przepraszam. Jaki wielki kibel zrobić możesz, czy coś? To mi się trochę z kiblem kojarzy. To? No, że ma u góry dziurę. No właśnie, tylko czekaj, żeby jeszcze było oparcie. Ej, a dałoby radę... Ej, to w ogóle wygląda jak kibel, nie sądzisz? O, no... Jezu. O, ty chciałaś. Śmieszny pies. Jezu, co ja tutaj robię? Czekajcie, bo ja chcę coś śmiesznego zrobić, ale wyjdzie tak jak zwykle. O, teraz jest pies nagrywa z nami przez chwilę. Tutaj damy ekranik, bo to jest bardzo ważne. 47 tysięcy aż mamy? Tak. O kurde. Czekaj, co by tutaj zrobić, żeby to bardziej kibel przypominało? Ej, ale jak skończymy ten kibel, zróbmy małą przerwę, bo nie wiem, czy Jackie nie chce na kibel. No. O, piękny kibelek. O. Taki zbyt nowoczesny aż. A jeszcze spłuczkę zróbmy, dobra? Zróbmy spłuczkę. To może zrobimy tak, że po prostu zbudujemy te wszystkie, znaczy stworzymy te wszystkie budynki i wtedy zakończymy sobie ten odcinek. Dobra, pewnie. Bo... No, to trochę będzie trwało, bo tutaj najwięcej się tych budynków robi. Tak, ale potem już tak naprawdę niczego nowego się nie robi, bo jeśli podbijecie dalsze... tam miasta, to wszystko będzie w waszym stylu.
No. I teraz to będzie... to będzie ten... sztuka klozetowa. Sztuka klozetowa. Ja w ogóle tutaj nawet nie zmieniam tego, nie zmieniam koloru, bo to jest idealnie. No, trzeba przyznać. Tylko jeszcze może tak? O, pięknie. Dobrze. I postawmy od razu, postawmy kibel. Niech się cieszą. Czy rozrywkę. No tak, tak, oczywiście. Jeszcze domki postawmy. No, chociaż tak ze dwa, nie? Domy dają jeszcze chyba to, że... A nie, chwila, bo nie mam hajsu. Ej, to nie był twój hajs chyba, czy co to było w sumie? Dochód. Plus 3000 na minutę. Mhm. No dobra, to póki co tak poczekamy, aż będziemy mogli ten zakład pracy zrobić za chwilę. Dobra, to poczekaj. Zobaczymy. No bo mamy w sumie te nasze... Mamy w sumie te nasze... kopalnie. Mhm. Więc no raczej... Raczej da rady. O, tutaj ludzie chyba nie są do końca zadowoleni z poziomu życia. My im to zapewnimy. O! Przy tym. O! No to w sumie chyba akurat na tamto. Mhm. Nawet coś zostanie. Okej, okay, teraz fabryka, czyli to... A nie, bo to 50 tysięcy to jest po prostu jakby na samorobienie tych rzeczy. Tak, tak, tam, tak, tak. Dobra, tak, sorry. Tak. Fabryka, powiadacie. To musi być coś, czego oni nie będą lubili. Ej, zróbmy ten. Zróbmy... Nie wiem, co to będzie, ale... Muszą być wiatraki w tym. O tak. Bardzo ładne. Tu damy wiatraki. I jeszcze... Tu w ogóle będzie tak. Nie wiem, jak będą tu wchodzić, ale... Nieważne, bo już nam się nie chce myśleć w sumie o tym, jak to zrobić, więc jest coś takiego. Po prostu. O, jeszcze windę. No, i to jest przepiękne. Natomiast jeszcze ja bym dał temu jakieś kolory. O, na przykład takie. Jezu! I jeszcze to nazwijmy. Urząd Pracy w Wejherowie. Albo czekaj. UPWW. Nie, jak chcesz nazwać? Czekaj. Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy z wiatrakami. O, ciekawe. Czyli te wiatraki mają zachęcać, ale nie do końca im to wychodzi. Dobra, zakład pracy. Dawaj to gdzieś właśnie, gdzieś, aby się tak w miarę... Tu może. A co, a tam się nie smucili przez to? Nie, no dobra, smucą się troszeczkę, tylko że tutaj, wiesz, są te rozgałęzienia do tego. No. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób tu mogło przychodzić. Ale patrz, ogólnie jest zadowolone. Zajebiście. No dobra, to może na dzisiaj to będzie wszystko. Dobra. Na dzisiaj to będzie wszystko. Zbudowaliśmy jako tako Krzyniów, pozytywne miasto. Nie wiem, może nagramy dzisiaj jeden odcinek jeszcze, ale zobaczymy. Tak, póki co to. Tak, póki co to. I do następnego.